Zespół tańca Koda świętuje w tym roku swoje 5. urodziny. Z tej okazji wszystkich zainteresowanych młodzi tancerze i ich instruktorzy zaprosili na specjalny koncert pod nazwą W pogoni za marzeniami. Podczas tego widowiska widzowie mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć wszystkich artystów. Zespół tańca Koda działa od 2016 roku, kiedy do zespołu Konińskiego Domu Kultury dołączyła Marta Merdzińska z Domu Konopacka. Od 2021 roku instruktorem zespołu jest także Klaudia Cembrowicz. W skład zespołu wchodzą 4 grupy wiekowe – mini, kids, junior i elite. Tancerze to młodzi koninianie w wieku od 5 do 20 lat. Początki były na pewno bardziej skromne, ale no zawsze oddawałam temu 100% swojej energii i no i dzisiaj myślę, że widać tego efekty. Jestem sama bardzo dumna i zaskoczona też tym, jak fajnie tancerze się rozwijają. Zespół rozwija się w zakresie tańca współczesnego i jazzowego. Tancerze trenują również akrobatykę, podstawy tańca klasycznego, a w ramach cyklicznych warsztatów próbują nowych stylów z uznanymi choreografami. Koda to przede wszystkim jedna wielka rodzina i wszyscy się wspieramy. I właśnie tu nie chodzi tylko o nagrody, ale o samą atmosferę i dobrą zabawę. Zapytaliśmy kilka tancerek, dlaczego wybrały właśnie taniec. Do mamy zawsze, ja chciałabym być tancerką. No i tak mama mnie zapisała na Jazz i Modern. No i tak ta przygoda się ciągnie, mam nadzieję, że nie będzie się już kończyła. W sumie taniec po prostu uzupełnia moją osobowość. Zespół Koda ma już na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć, reprezentując Konin na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, skąd przywozi wiele nagród i wyróżnień. Mimo to nie brakuje mu także ambitnych planów na najbliższą i dalszą przyszłość. Mamy festiwal, mamy Mistrzostwa Polski, mamy dużo turniejów, więc jest to bardzo intensywny czas, ale na pewno też będziemy myślały o nowych spektaklach, nowych koncertach w przyszłych latach. A czego instruktorkom Kody można życzyć na kolejne lata przygody z tańcem i przekazywaniem tej pasji młodym tancerzom? Wytrwałości, zdrowia. Zdrowia, cierpliwości. Jeszcze no i więcej takich wspaniałych tancerzy. Na koniec jubileuszowego koncertu nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu, który wszystkim bardzo smakował.